Infosport.pl, Jakub Borowicz, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem Szymon Kołecki, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Szymon, troszeczkę nietypowo zacznę rozmowę od urlopu, który za Tobą, przynajmniej tak widziałem w mediach społecznościowych. To chyba fajnie, kiedy pójdziesz tam na tłok obowiązków, nie od razu po walce, a kilka tygodni później człowiek wyjeżdża, odpoczywa, głowa troszeczkę inaczej później pracuje, kiedy się wraca do swojego miejsca pracy. Zdecydowanie nie doceniałem nigdy urlopów. Tak naprawdę od wielu lat nie jeździłem, nie miałem czasu, ale w tym roku już koniecznie zaplanowałem i też nie chciałem jechać w tym okresie takiego natłoku urlopowego lipiec-sierpień. Tym bardziej 17 lipca jeszcze walczyłem, zaplanowałem sobie wyjazd 31 sierpnia, wiedziałem, że będę miał trochę wolnego i faktycznie te 10 dni relaksu to było bardzo dużo. Czekam już na ustalenie terminu mojej kolejnej walki, bo już wiem, że po następnej walce też na przynajmniej 2 tygodnie gdzieś wyjadę, co nie znaczy, że nie ćwiczyłem, bo tam też jakiś fitness, jakieś tam dodatkowe zajęcia, coś tam próbuję zawsze znaleźć i robić, ale to już się wiąże z taką formą relaksu. No chciałem zapytać właśnie, znaczy kibice na pewno spekulowali, że skoro jest urlop we wrześniu, to raczej w październiku walki nie będzie. Rozumiem, że to najbliższe wydarzenie, które KS organizuje, to bez udziału Szymona Kołeckiego. Jak wyjeżdżałem, to tak prosiłem Wojsława, żeby tak to układał, żebym we wrześniu, może nie, w październiku nie musiał walczyć, ale no, jeżeli się coś wydarzy, czego nikomu nie życzę i będzie potrzebne zastępstwo i Wojsław do mnie zadzwoni, to oczywiście zawalczę, ale nie ma w planie mojej walki na następnej gali KSW. Pociągnę trochę ten temat, zastępstwo, wiemy o czym mówimy, bo w pojedynku w walce wieczoru zastępstwo było potrzebne ostatnio, teraz ten sam main event jest odświeżony, o tym mówimy czy o czymś innym? Nie, ja jakby nie wiedząc jeszcze wtedy, kto będzie w main evencie, Wojsław zawsze wie, że może liczyć na moje zastępstwo, chociaż nie jest tak łatwo z mojego zastępstwa skorzystać, bo ja też jestem dosyć mocno kosztowny, także no, nie każdego zawodnika będę mógł zastąpić, ale faktycznie od chyba wczoraj czy przedwczoraj wiemy, że w main evencie Mariusz już zawalczy z Bombardierem. Pewnie gdyby ktoś tam wypadł, to raczej KSW już będzie miało przygotowane zastępstwo, nauczone doświadczeniami z poprzednich gal, a przynajmniej nic dzisiaj nie wiem, że ja miał być tym zastępstwem. No ale też jakieś tam spotkanie w przyszłym tygodniu przede mną z federacją, być może gdzieś tam o tym wspomną, ale nie sądzę. Za niedługo, za kilkanaście dni, nie wiem czy ważny moment, zaraz się dowiemy, ale 40 urodziny Szymona Kołeckiego. Ja z doświadczenia własnego wiem, że jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, 30 urodziny i wiele osób mówiło, że zobaczysz jak to jest po 30. No nie zmieniło się nic poza tym, że te dzień później i w dniu urodzin człowiek troszeczkę o tym myślał. Czy Szymon Kołecki zdaje sobie sprawę z tego, że coś może się zmienić, czy się absolutnie nie zmieni nic, bo 40 dla wielu ludzi to jest taki moment w lewo albo w prawo, w niektórych tematach przynajmniej. Nie, no generalnie 12 października mam urodziny i nie myślę, że następnego dnia się coś zmieni, natomiast mam gdzieś z tyłu głowy, że jednak to już są lata jak na sport dosyć poważne i gdzieś tam coraz częściej myślę o tym, jak ten kolejny etap mojej kariery poprowadzić. Trochę ubolewam nad tym, bo z tego co wiem, pewnie gdzieś pod koniec roku albo na początku przyszłego zawalczę, dlatego gdzieś tam jakichś hucznych urodzin nie zrobię, a planowałem przynajmniej 2 imprezy. Mało tego, ja pod koniec października mam 20. rocznicę ślubu jeszcze, także no to jest taki rok poważnych rocznic, ale będę musiał obchody tych wszystkich ważnych dla mnie spraw odłożyć na po następnej walce. Chciałem zapytać, czy Szymon Kołecki ma w ogóle hejterów w naszym kraju? Czy są ludzie, którzy życzą źle lub oceniają twoją twórczość, nie tylko sportową, ale też taką publiczną, medialną w sposób negatywny? Jakiś rozmawiałem z Adamem Małyszem i zapytałem się go o to samo. Byłem przekonany, że powie, nie no, akurat mnie to omija, to powiedział, że strasznie dużo jest takich ludzi i byłem mega zdziwiony. Pytanie, czy Szymon, ty masz takich ludzi, którzy ci dobrze nie życzą? Prawdę powiedziawszy nie wiem, dlatego że no, nie czytam komentarzy, nigdy się nad tym nie skupiałem. Nigdy też do mnie nie docierały jakieś takie mocno negatywne głosy, oburzenia moim zachowaniem, czy moimi wypowiedziami, czy dotyczące mojej osoby, także nie sądzę, że miał jakiś zagorzały fan klub hejt kibica, ale na pewno są ludzie, którzy mnie nie znoszą. Trzeba pamiętać, że ja też walczę z kolegami wielu ludzi, z przyjaciółmi wielu ludzi, z kolegami klubowymi wielu, którzy też mają prawo mnie ocenić, także na pewno mam hejterów, ale generalnie nie siedzę na co dzień w internecie, nie wyszukuję komentarzy i różnego rodzaju uszczypliwych jakichś zwrotów w moim kierunku i gdzieś tam przeżywanie tego mnie omija, o tak mogę powiedzieć. Natomiast pewnie gdybym miał mocne grono, to pewnie bym się o tym dowiedział.
Nie czytasz komentarzy, ale jesteś na bieżąco z tym wszystkim, co się dzieje w sportach Tak, walki. nie, no artykuły czytam, jakby wiele rzeczy, jakby wszystko oglądam, nie tylko w sportach walki, a cały sport śledzę i gdzieś tam kibicuję. Natomiast no, bardzo rzadko wchodzę, czasami jak widzę jakiś śmieszny artykuł, śmieszną sprawę, to w jakieś komentarze wejdę, bo są naprawdę niektóre twórcze i z podziwem na niektóre patrzę i są mi śmieszne i zabawne i czasami takie trafiające w sedno, a jednocześnie niekoniecznie obrażające ludzi. Także czasami gdzieś tam przy jakimś pierwszym artykule przeczytam, ale faktycznie z materiałem jestem na bieżąco. Kiedyś oglądałem, czytałem komentarze pod programem u Mateusza Borka w kanale sportowym, kiedy byłeś gościem. No i tam tak naprawdę wszyscy zachwycali się tym, jak ty podchodzisz do tego wszystkiego profesjonalnie, jak ty wszystko kalkulujesz, analizujesz. Niektórzy zawodnicy nie oglądają walk swoich przeciwników, ty oglądasz każdą walkę wielokrotnie. Niektórzy nie chcą się mieszać w to, co mówi trener, ty z trenerem dyskutujesz na niektóre tematy i masz swoje przemyślenia. To pomaga być takim świadomym człowiekiem swojej wartości, tego wszystkiego, co może się w klatce wydarzyć, czy to przeszkadza? Bo czasami trenerzy mówią, że ten chłopak jest dobry, ale za dużo myśli. On powinien po prostu słuchać, skupić się na swojej robocie. Tobie to zawsze pomagało, jak rozumiem, rzetelne podejście do tego wszystkiego. Znaczy ja ten etap takiego myślenia, dochodzenia czy analizowania to mam w pewnym okresie czasu, a przychodzi taki etap, kiedy bezwarunkowo słucham trenera, bo jak już jest taki decydujący okres przygotowania, my sobie z trenerem możemy porozmawiać o taktyce, o zadaniach, o treningu, o rozłożeniu planu na wstępnym etapie, ale jak mamy już ostre przygotowania i jasno określone, co mam robić, to my już wtedy nie dyskutujemy. Trener poprawia tylko moje błędy, ja trenerowi wierzę w 100% i wchodzę i robię. Podobnie jest w klatce, ja słyszę, co trener mówi, zwłaszcza ostatnimi czasy na tych galach studyjnych, jak walczyłem w styczniu, czy walczyłem w lipcu, wszystkie podpowiedzi słyszałem. No w lipcu jakby nie było aż tak dużo czasu na to, ale zwłaszcza walczyłem w styczniu, to trenera słuchałem bezwzględnie. Także też trzeba wiedzieć, kiedy można sobie pozwolić na głębsze przemyślenia, a kiedy już o tych przemyśleniach zapomnieć, odstawić to i wykonywać to, co jest konkretnie ustalone i zaplanowane. Jasne, a powiedz mi, czy często spotykasz się z tym, że młody zawodnik przychodzi na salę i mówi, no wzór profesjonalizmu, nie no, na pewno Szymon Kołecki, jeżeli chodzi o etykę pracy, o to wszystko, no bo na pewno jesteś świadomy tego, że wiele osób inspiruje się takim właśnie podejściem. Robert Lewandowski jest na mistrzowskim poziomie, jeżeli chodzi o piłkę nożną, młodzi piłkarze idą za nim jak w dym, słuchając wszystkiego, co on mówi. Czy trochę tak jest, troszeczkę na mniejszą skalę, ale w podobnym kierunku to u was tutaj w klubie? Znaczy ja nie uważam siebie za jakiegoś mentora w dziedzinie MMA przede wszystkim, natomiast no, mam już wieloletnie doświadczenie w sporcie i wiele rzeczy tych pozasportowych potrafię zrobić, ułożyć i przygotować. Natomiast w kwestiach MMA raczej nie staram się tutaj nikomu niczego udowadniać. Dobrze, powiedz proszę, bo ja rozmawiam, oglądałem waszą rozmowę z Jarem tutaj z My MMA, który przyszedł do ciebie do klubu. Miałem takie wrażenie, że byłeś trochę mimo wszystko wkurzony po tym ostatnim pojedynku. Od tamtego czasu minęło trochę tygodni od tamtego pojedynku do waszej rozmowy. Teraz też minęło kilka tygodni. Byłeś trochę wkurzony tym, jak to wszystko wyglądało podczas tej gali w lipcu? Czy to tak miało po prostu być? Chodzi ci o samą moją walkę, czy o te przygotowania? Ogólnie o wszystko, co się miało, przeciwnik, walka, werdykt, no pewnie nie wkurza cię, no bo wygrałeś bardzo szybko, ale ten całokształt. Znaczy ja najważniejsze cieszyłem się, że dostałem walkę, fajnie, że federacja mi zorganizowała, tam gdzieś tam wcześniej wypadli przeciwnicy i udało się zakontraktować Jakopa i fajnie, że do tej walki doszło. Natomiast oczywiście, że nie wszystko mi się podobało, bo jest kilka rzeczy związanych gdzieś tam z moim kontraktem, o których nie mogę mówić i które chciałbym, żeby były lepiej zrobione przy ostatniej gali, ale generalnie wiem, że to jakby było maksimum to, co w danym momencie możemy zrobić z federacją i z czego można skorzystać. Także nie mam prawa być niezadowolony. Walka jest walką wygraną, to było 10. zwycięstwo w twojej karierze. Trochę żałujesz, że tak późno się za to wszystko zabrałeś, no bo na pewno też do ciebie dochodzą głosy, że gdybyś może 10 lat wcześniej za to się wziął, to dzisiaj byś był w zupełnie innym miejscu na ziemi. Czy ta wspaniała kariera olimpijska, która była okraszona dwoma medalami w tym złotym, no nie można teraz mówić o tym, że człowiek czegoś żałuje, bo po prostu zrobił maksa z tego, co mógł. Znaczy na pewno niczego nie żałuję, co było związane z podnoszeniem ciężarów i również później z pracą w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów, także generalnie nie byłbym w stanie wcześniej rozpocząć treningów, bo do 35 roku życia praktycznie byłem związany z ciężarami i ciężary zawsze były i będą dla mnie najważniejsze i tu się nic nie zmieni. MMA zacząłem trenować, kiedy miałem 35 lat i
wcześniej było niewykonalne, żebym mógł zacząć to robić tak jakoś w większym wydaniu. Chociaż prawdę powiedziawszy, już jako trener, prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, spotykałem trenera Oknińskiego na WF-ie. On mnie często namawiał do tego, żebym przyszedł potrenować i ja wtedy startowałem w wyciskaniu sztangi leżąc gdzieś tam chyba 3 lata i się skupiałem trochę na tym wyciskaniu. Ale faktycznie jak teraz sobie analizuję, to mógłbym chociaż przynajmniej podstawy jakieś parterowe, zapaśnicze już wtedy gdzieś tam szlifować tak na spokojnie, ale wtedy chyba nie miałem jeszcze tak skonkretyzowanych planów dotyczących MMA, także trudno byłoby mi, patrząc na moje życie i przebieg rzeczy, które robiłem, rozpocząć wcześniej. Niecałe 5 lat temu pierwszy start zawodowy. Chciałem zapytać, czy mocno twoimi oczami zmienił się ten sport, a w zasadzie środowisko MMA od tamtego momentu, bo jak wchodziłeś do sportu, to ludzie bardzo czekali na walki Szymona Kołeckiego, między innymi dla organizatora Babylon MMA, dla Tomka Babilońskiego. Pytanie, czy przez te 5 lat ludzie też czekaliby tak wtedy na Szymona Kołeckiego, bo ludzi troszeczkę inne rzeczy interesują, takie wrażenie. Jak ty się na to wszystko zapatrujesz, co się dzieje, że dzisiaj bohaterowie wielcy, bohaterowie olimpijscy nie są aż tak bardzo gratyfikowani i tak bardzo cenieni przez przeciętnego widza, jak ludzie, którzy słyną z czegoś innego? Na pewno świat się zmienił. Trudno mi jest powiedzieć, jak dzisiaj by wyglądała moja sytuacja, gdybym ja zaczynał przygodę z MMA. Myślę, że jednak dobry medalista olimpijski z dobrym wizerunkiem, rozpoznawalny, jednak będzie miał zawsze wartość. Oczywiście dzisiaj gale takie mniej sportowe, bardziej freakowe mają swoich odbiorców, natomiast oni to nie jest odebranie tych odbiorców, którzy czekali na olimpijczyków. Ja jestem, nie mam żadnych badań ani jakichś głębszych przemyśleń, ale te freakowe gale oglądają widzowie w przedziale 8, pewnie 20 lat, natomiast na tych medalistów olimpijskich czekają ludzie dorośli, 30-40-latkowie, 50-latkowie i raczej to byli zawsze nasi fani. Ja wiem, bo freakowe gale, kiedy się odbywają, to moje córki, jedna ma 8, druga 10, trzecia 16 i one zawsze mnie proszą o wykupienie jednej czy drugiej gali, a ja nawet nie wiedziałem, że taka gala akurat teraz będzie. Także myślę, że te grupy docelowe są inne, ale faktycznie czas się zmienił. Trudno mi jest tak jednoznacznie powiedzieć, jakby wyglądała moja sytuacja dzisiaj, gdybym zaczynał, nie wiem. Musiałbym teraz troszeczkę użyć slangu takiego internetowego, czy Szymon Kołecki, gdyby był tu slang, potężnym zadymiarzem internetowym, to miałby troszeczkę łatwiej? Tych propozycji miałby więcej? Czy to by nic nie zmieniło jego sytuacji? Znaczy, mi jest sobie trudno wyobrazić, że ja mógłbym dostać ciekawszą finansową propozycję niż mam z KSW. Wiem, że te freakowe federacje mają duży zasób pieniędzy, natomiast nie sądzę, żeby byli w stanie przebić ofertę KSW, bo ja tam zarabiam bardzo dużo. Także pewnie gdybym robił większe zadymy i robił jakieś poważne, to pewnie nawet w KSW bym zarabiał dzięki temu więcej, ale dopóki nikt mnie nie sprowokuje jakoś tak bezwzględnie, że stracę nad sobą kontrolę, to w jakiś taki sztuczny sposób raczej robić tego nie zamierzam. Jak odnosiłeś się do tego, albo jak zapatrywałeś się na to, co miało miejsce ostatnio do czynienia z Ewą Brodnicką, bo ona jako mistrzyni świata szlachetnej dyscypliny też olimpijskiej, ostatnio poszła troszeczkę w innym kierunku, jeżeli chodzi o opromowanie własnej osoby. Wiele osób, tych kibiców bokserskich, było troszkę zażenowanych, że to poszło w tym kierunku. Czy jest w ogóle cień szansy na to, że Szymon Kołecki kiedyś, chociaż w jakimś stopniu, pójdzie w kierunku właśnie takich pyskówek, takiego trasztoku, jak miało miejsce w przypadku dziewczyn ostatnio na Gaili High League? Nie mogę tego ocenić, bo tego nie oglądałem. Nie śledziłem tego, nie wiem. Widziałem jakiś wywiad Ewy, ponieważ znam Ewę, byłem kiedyś u niej w programie kilkukrotnie, jej kibicowałem, jak walczyła w boksie. To widziałem jej wywiad bodajże z klubu z trenerem Umińskim, jak trenowała, to widziałem. Natomiast jakiś pyskówek z konferencji nie widziałem, natomiast można się było spodziewać, bo Ewa jest taka, potrafi się odgryźć, zresztą nawet jej spotkania, jej ważenia, jej konferencje przed walkami bokserskimi czasami były nacechowane taką lekką kontrowersją, albo nawet dochodziło do spięć, były takie również i w boksie, także niekoniecznie środowisko musi być zażenowane, bo w boksie też się dzieją takie rzeczy i w MMA się takie rzeczy dzieją, przez które uczestnicy tych sportów mogą czuć się zażenowani. Ale mówię, no nie widziałem tego, nie potrafię ocenić, nie mogę powiedzieć, czy to poszło za daleko, czy nie. Przepychanki zdarzają się wszędzie, nawet dzisiaj w nocy Canelo Plant tam też gdzieś widziałem, tam. Widziałem, tak.
tam też była jakaś przepychanka, delikatne uderzenie, nawet oko zadrapane, bo gdzieś tam palec pod powiekę poszedł. Powiedz mi, Szymon, czy ty masz takie wrażenie, że jesteś troszeczkę problemem dla KSW, żeby dobrać tobie rywala? Albo inaczej, czy rywal dla ciebie jest problemem? Bo jesteś, sam twierdzisz, że na niższym poziomie niż Tomasz Narkun, tak powiedziałeś ostatnio, ale jesteś lepszy niż ci wszyscy zawodnicy, którzy walczą w kategorii lub są dobierani w kategorii 93 kg. Jak ty, jak, z tym, że jesteś lepszy, to jest moje zdanie akurat, bo pewnie ty byś powiedział troszeczkę inaczej, znając twoją skromność. Nie, niewątpliwie czasami mam taką świadomość, takie odczucie, że no KSW ma pewien problem ze mną. I muszę powiedzieć, że pół roku temu, jak gdzieś tam myślałem o tym, że nasz kontrakt się będzie kończył, dałem jakby szefom do zrozumienia, że rozumiem to, że trudno jest dla mnie znaleźć przeciwnika, z którym zestawiony dam szansę zarobić federacji odpowiednie pieniądze przy też moich zarobkach, dlatego nie będę się gniewał, jeżeli ze mnie zrezygnują i ja pójdę gdzieś tam swoją drogą, będę robił coś innego i tak dalej. Natomiast było mi miło usłyszeć, że absolutnie to nie wchodzi w grę, nie jestem żadnym problemem i jakby no dali mi do zrozumienia, że nie wyobrażają sobie, żebym odszedł gdziekolwiek i chcieli mocno, żebym został, dlatego też jakby gdzieś tam aneksowałem umowę i gdzieś tam kolejny pojedynek dodałem. Ale faktycznie miałem takie wrażenie, no bo wydaje się, że nie z każdym się mogę bić, a z drugiej strony zarabiam duże pieniądze, także pewnie to dla każdego organizatora gdzieś tam jest jakiś problem. No właśnie zastanawiam się, czy to iść w kierunku doszukiwania do ciebie rywali lub zestawiania cię, nie wiem, ponownie z Mariuszem Pudzianowskim, co moim odczuciu nie ma większego sensu, bo to zostało wyjaśnione, mimo że skończyło się przez kontuzję, czy mimo wszystko przetrenować okres mocno, stoczyć jedną lżejszą walkę i potem pchać się na żyrafę, no bo żyrafa też nie ma rywali i też jest problemem w kategorii 93 dla Federacji KSW. To już musicie pytać o to, jakie są tak naprawdę, bo czasami rzeczy, które nam się wydają problemem, mogą tak naprawdę problemem dla federacji nie być, bo nawet to, że rozmawiamy o tego typu problemach, promuje też naszą federację, promuje nasze zestawienia teoretyczne z różnymi przeciwnikami, także gdzieś tam być może to wcale nie jest problem, być może federacja ma rozpisany rząd opcji dla mnie, dla Tomka i dla wielu, wielu innych, a tylko jest takie złudzenie, ja nie wiem, w momencie, kiedy ja uczciwie stawiając sprawę, jakby dając sygnał, że wcale się nie będę gniewał, jeżeli federacja by chciała ze mnie zrezygnować, czy coś w tym rodzaju, usłyszałem jasno, że nie jestem żadnym problemem i że bardzo chcą, żebym walczył. Także wydaje mi się, że aż takimi problemami dla federacji nie jesteśmy. Dobrze, a jakbyśmy tak założyli, czy dostajesz propozycję walki pod koniec roku na tej samej gali lub gale później, bo wiem, że te eventy mają być jeszcze 3 w tym roku organizowane przez KSW. Tomasz Narkun broni pas, wygrywa swoją walkę w 9-3 i potem w marcu, w lutym, w kwietniu jest propozycja walka mistrzowska. Robimy coś z tym, zastanawiamy się, czy po prostu bierzemy, no bo taka szansa się zdarza być może raz w życiu. Czy ja już wielokrotnie mówiłem, jakoś nie mam takich skłonności do tego, żeby dążyć do walki z Tomkiem. Chcę jeszcze stoczyć jakieś walki oczywiście i bardzo mnie to cieszy. Natomiast no, prawda jest taka, że każde moje zestawienie zależy od moich negocjacji finansowych i oczywiście one nie są jakieś nie wiadomo jakie zaporowe, że żeby tylko się nie bić z Tomkiem, to ja powiem, że chcę tyle pieniędzy, bo wiem, że na pewno mi federacja nie da i tak dalej, ale gdybym miał propozycję walki z Tomkiem, zacząłbym od negocjacji finansowej, jeżeli by one były spełnione, zacząłbym się wtedy na poważnie nad tym zastanawiać, ale już tak już wielokrotnie mówiłem, do tej walki na pewno nie dążę póki co. Na sam koniec. Mariusz Pudzianowski mówił, że do 40 roku życia będzie walczył, potem walczył nie będzie. Te 40 lat już minęło i tam w zasadzie już kibice mówią, że zaraz będzie 45 i tam nikt nie mówi głośno o tym, kiedy koniec. Czy jest taki deadline w głowie gdzieś? Bo Tomek Adamek raz mówił, że wraca, potem przychodził, wracał i znowu mówi o jego pojedynkach. Ja strzelam, że jak już powiesz, że koniec, to skończymy. Pytanie, czy jest gdzieś tam deadline? Ile tych pojedynków musi się odbyć? Muszę powiedzieć, że myślę o tym czasami i zastanawiam się, czy każdy kolejny pojedynek już nie jest tym pojedynkiem, który pójdzie jeden za daleko. I naprawdę się mocno nad tym zastanawiam, ale ja nie mam jakiegoś takiego wyznacznika czasowego, bardziej wyznacza to u mnie samopoczucie. Jeżeli ja będę dawał radę wykonywać te jednostki treningowe na tym poziomie, na którym wykonuję ten okres przygotowań, gdzieś tam bez jakichś większych kontuzji, bez problemów. Oczywiście przygotowania są bardzo trudne, one są naprawdę, ręce są wykręcone często ze zmęczenia na drugą stronę i gałki też się odwracają ze zmęczenia i ja rozumiem, że to będzie. Natomiast ten proces regeneracji musi jakoś przechodzić w miarę dobrze i te walki też muszą wyglądać jakoś w miarę dobrze. To pewnie będę walczył, ale trudno mi powiedzieć, że to będzie rok, dwa czy cztery, nie wiem. Wydaje mi się, że ten zegar biologiczny jednak
gdzieś tam tyka w swoim tempie i wiadomo, że w nieskończoność nie można będzie walczyć, ale jeżeli bym był zdrowy, to pewnie w przyszłym roku jeszcze chciałbym powalczyć. A co będzie dalej? Nie wiem. Naprawdę po każdej walce kolejnej zastanawiam się, oceniam. Myślę o tych 10 mocnych tygodniach przygotowań bardzo ciężkich do gali, o walce, o przeciwniku, z którym mam to zrobić i później po tym okresie znowu gdzieś to analizuję i pewnie w którymś momencie powiem, że stop i nie będzie to pewnie zapowiadane, że jak 41 skończę albo nie wiem, że jak 13 walk stoczę albo coś, po prostu po pewnej walce poczuję to, że to już jest za ciężko naprawdę i pod względem fizycznym i psychicznym i organizacyjnym i gdzieś tam rodzinnym, bo przecież ja też ciągle jestem poza domem, to po tej walce usiądę, ochłonę, zastanowię się i to wtedy pewnie będzie podjęta decyzja. Puentując rozmowę, najtrudniejsza walka, która do tej pory była, to jest ta przegrana, czy któraś z innych walk była najtrudniejszą, taką, która dała najwięcej do myślenia i w której tych problemów było najwięcej? Na pewno fizycznie najtrudniejsza i ta, która dała najwięcej do myślenia, to była ta przegrana z Michałem, to na pewno. Natomiast takie niebezpieczne walki to na pewno były z Martinem Zawadą i z Damianem Janikowskim, bo oni potrafili zagrozić nieźle. Damian dodatkowo był bardzo wszechstronny, trudno było wyczuć, czy pójdzie po obalenie, czy będzie szeroką swoją gamę ciosów używał. Natomiast Martin, bardzo dobre czucie do bicia z kontry i do mocnych, i bardzo mocne ciosy, także to były trudne walki, ale która z tych jest najtrudniejsza, trudno było mi powiedzieć jednoznacznie. Super, dziękuję ślicznie. Dziękuję, do usłyszenia.